Witamy Was w kolejnym odcinku Luźnej Gadki. Moim i Państwa gościem jest Krzysztof Czewojsta, autor książki pod tytułem Gimbaza. Cześć. Cześć, kłaniam się. Może od początku zaczniemy. Powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, jakie są Twoje pasje. Więc tak, z wykształcenia jestem prawnikiem. Aktualnie jestem na etapie pisania dysertacji. Natomiast poza tym, no to jak wiadomo, moją pasją jest pisanie książek. I właśnie jak to się stało, że postanowiłeś napisać książkę właśnie tą pod tytułem Gimbaza? Więc tak, generalnie starałem się. Chciałem pisać książki już dużo wcześniej i tak, mówiąc kolokwialnie, do szuflady pisałem gdzieś od 2017 roku. Wtedy nikomu za bardzo o tym nie mówiłem. Natomiast tak pomyślałem, że generalnie temat gimbazy, kiedy zakończył się okres funkcjonowania gimnazjów i przypomniałem sobie, gdzieś rozmawiałem z kolegami na temat tego, jak wyglądały te czasy, gdzieś tam wspominaliśmy różne nietypowe zachowania, różne nietypowe sytuacje i doszedłem do wniosku, że wydaje się, że potrzeba trochę tak może, nie wiem, jak to nie tyle skonkludować, co może raczej dobrym słowem byłoby może skwitować? O, skwitować właśnie w taki sposób, napisać o tym, co było i jak mniej więcej to wyglądało, jak mniej więcej wyglądały te wszystkie zachowania. O, może, więc po prostu przyszedł moment, to był 21 rok, stwierdziłem, że czas napisać i poświęcałem z każdego tygodnia jeden dzień, od 8 do 22, uczciwie, przerwy tylko na posiłek. No i tak jakoś się udało. A jakbyś miał w skrócie powiedzieć, o czym jest ta książka? Ta książka, no myślę, że głównie oczywiście o młodzieży, o problemach młodzieży, ale także o trudnej sytuacji nauczycieli, w jakiej się znaleźli, właśnie ze względu na to, że nauczali dzieci w tym trudnym wieku, między 13 a 16 rokiem życia. No i cóż, ledwie ci nastolatkowie przychodzili do szkoły, tak, a oni musieli jakoś ich poznać, a zanim ich poznali nauczyciele, no to już ci nastolatkowie wychodzili. Więc między innymi o trudnej sytuacji zarówno młodzieży, tak w szkole, jak i też w domach niekiedy, bo przecież te problemy nie sprowadzają się młodzieży tylko do szkoły, ale także w domach, no a z domów często na szkołę to się potem przenosi, tak. No i nauczycieli problem w tym, jak z tymi nastolatkami sobie radzić, jak uczestniczyć w ich wychowaniu, kształtowaniu, a poza tym są też poruszone problemy społeczne, bądź co bądź książka jest osadzona, jej początek akcji jest osadzony w roku 2007, czyli w roku wyborczym, teraz mamy rok wyborczy, więc też bohater stara się trochę komentować te wydarzenia w jakiś sposób, narrator bardziej, no narrator też jest bohaterem, więc w sumie to jedno i to samo. No i cóż, no i myślę, że ogólnie jakby tak się zastanowić, no to książka jest zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych, bo każdy po prostu znajdzie coś dla siebie. A jakie emocje towarzyszyły Ci podczas pisania tej książki? Jakie emocje towarzyszyły mi podczas książki? No niewątpliwie ekscytacja, że w ogóle podejmuję wyzwanie, tak? Bo tak naprawdę napisanie książki, w ogóle trzeba powiedzieć sobie wprost, to jest najfajniejsze zadanie i najłatwiejsze zadanie. Później jest okres, kiedy trzeba poinformować, że ta książka w ogóle jest, no i przekonać jeszcze ludzi, żeby chcieli ją nabyć, tak? Przeczytać. Natomiast no w tamtym czasie, przyznaję szczerze, nie myślałem o tych kolejnych etapach, tylko w tamtym czasie, kiedy pisałem, myślałem raczej o tym, że robię coś zarówno dla siebie, jak i dla innych osób, że może to być utwór, który być może skłoni czytelnika do ewentualnych przemyśleń, wywoła uśmiech, ale też inne uczucia, te pozytywne, te mniej pozytywne, czasem negatywne. Więc tak, ekscytacja niewątpliwie, ale też po prostu czułem takie samo spełnienie, że robię coś dla siebie, bo chciałem pisać książki i takie zadowolenie, że się odważyłem, że podjąłem ten krok, że się zdecydowałem.
A ile zajęło Ci pisanie tej książki? Pisanie książki, no powiem tak, ze względu na to, że najpierw w ogóle musiałem się zastanowić, jaką książkę chcę napisać, czy to jest czy to ma być poradnik, czy to ma być proza, czy to ma być jeszcze coś innego, więc... Ale tak zaczynając od lipca 2021, zakończyłem tę książkę w sierpniu 2022, przy czym napisałem od razu dwie części. To mogę już powiedzieć, że druga część jest już gotowa, więc no nie wiem, jeżeli tak matematycznie podzielić na pół, no to by wyszło pół roku na jedną część, w ten sposób może, ale też nie ma co ukrywać, że ja mam taki nietypowy sposób działania, że nie piszę strona po stronie, tylko potrafię w jednej chwili pisać pierwszy rozdział, potem inny rozdział, więc no też nie wiem, czy inni pisarze tak mają, nie chcę tutaj w jakiś sposób błąd prowadzić, ale no wydaje mi się z mojej perspektywy, że ja mam taki właśnie sposób atypowy dosyć, że piszę bardziej jak poczuję. Okej, a napisanie książki to jest trudna umiejętność, czy napisać książkę może każdy? Oj, to jest trudne pytanie. Myślę, że to przede wszystkim zależy od chęci. Przede wszystkim trzeba chcieć, tak? Mówi się dla chcącego nic trudnego. Natomiast, no cóż, na pewno to, co mogę po sobie powiedzieć, że to, czy można książkę napisać, to tego nie predestynuje bynajmniej to, jakie mieliśmy oceny w szkole, bo ja przyznaję, miałem z polskiego 2 w liceum, tak? A maturę na przykład już zdałem podstawową, no byłem w matwizie w ogóle, także to już inna para kaloszy, a maturę z polskiego napisałem na blisko 70% i to był jeden, nie chwaląc się, był to jeden z lepszych wyników w mojej klasie, matwizowią też matwiz, no to no nie jest, umówmy się, od tego, żeby być, no przynajmniej wydaje się, że matwiz raczej nie kieruje się później na kierunki humanistyczne, tak? Więc na pewno nie predestynuje tego, czy można napisać książkę, jakie się miało oceny z języka polskiego. Natomiast no, chęć to jest jedno, ale też samozaparcie, dlatego że z mojej perspektywy no to najtrudniej było mi wypracować styl. Najtrudniej, bo najpierw jak pisałem, to pisałem więcej było w tej książce narratora niż dialogów, a potem przerzuciłem się na dialogi i też wydaje mi się, że mam nadzieję odpukać, że udało mi się wypracować taki styl, który jest no, typowy, mam nadzieję, tylko dla mnie, albo załóżmy dla jakiegoś wąskiego grona. Gdy na przykład posłuchałem opinii mojej babci chociażby, która zdecydowała się przeczytać tą moją książkę, no to cóż, moja babcia była, wiadomo, no, pokolenie naszych dziadków było chowane na innych książkach, no i dla mojej babci ta książka raczej ocieka językiem, który jest dla niej totalnie nieparlamentarny, ale też przyznała, że miała momenty, że się uśmiechnęła, miała momenty, gdzie się zasmuciła, więc myślę, że tutaj może to też być książka dla każdego w każdym pokoleniu. Może tak. A miałeś osoby, które cię wspierały w tworzeniu tej twojej książki? O, na początku nikomu o tym nie mówiłem. Wiedział jeden mój przyjaciel tylko i wyłącznie. Później powiedziałem ojcu, a później, kiedy już był moment, że chciałem powiedzieć, bo tutaj kolejny etap, kiedy uczyłem się pisać, że tak powiem, to był ten etap, gdzie kiedy napisałem, powiedzmy, te 10 stron wordowskich czcionką Times New Roman 12 i wysłałem paru najbliższym osobom, żeby przeczytały i zobaczyły, czy to, co piszę, jakoś im się podoba, czy dla nich ma to jakiś sens, czy to ma w ich ocenie jakąś wartość literacką, prawda? I wtedy znajomi pokazywali mi, co im się podoba, co im się nie podoba. I też w ten sposób mogłem usunąć pewne błędy, jakie popełniałem, czy jakoś reformować mój styl pisania. I tak, i wracając do pytania, czy miałem osoby, które mnie wspierały, no tak, to jak już większe grono wiedziało o moim pisaniu, to miałem bardzo duże wsparcie przede wszystkim ze strony tych członków rodziny, którzy wiedzieli o tym, że piszę, i najbliższych przyjaciół. A czy można powiedzieć, że napisanie książki było takim twoim marzeniem? Tak, niewątpliwie, bo jako że też
Jako, że też zajmuję się nauką i nie chwaląc się, mam już parę publikacji na koncie, plus w tym roku odpukać najprawdopodobniej wyjdzie monografia pod redakcją moją i mojego promotora, więc jak najbardziej marzeniem osoby, która tworzy, która pisze, czy jest w nauce, czy nie jest w nauce, ale generalnie myślę, że jeżeli ktoś na przykład czyta też książki, a jest przecież bardzo wielu ludzi, którzy czytają, no to myślę, że wśród tych osób jest też wiele osób, które marzą o tym, żeby napisać. No i ja nie ukrywam, że dużo czytałem. Zajmuję się nauką między innymi i moim marzeniem było też napisać właśnie książkę niezwiązaną z nauką, ale też taką po prostu bardziej dla ludzi, dla społeczeństwa. Okej, bo Gimbaza to jest twoja pierwsza książka, tak? Tak. Teraz chcę zadać ci pytanie, czy będą kolejne książki, może takiej tematyce, czy jakiejś tematyce innej, ale jakieś kolejne. Więc tak, jest to rzeczywiście mój debiutancki utwór, jest to moja pierwsza książka, natomiast czy będą kolejne, no to zależy od czytelnika, bo jeżeli czytelnik dopisze, tak, jeżeli Gimbaza zyska uznanie, no to jak najbardziej będą kolejne części, czytelnicy będą mieli możliwość zapoznawania się z dalszymi losami lektora i innych bohaterów, być może nie tylko w gimnazjum, ale także w liceum, najprawdopodobniej dalej na terenie miasta Łodzi. Natomiast też nie ukrywam, że mam gdzieś w zamyśle inny rodzaj literatury, nie tylko tutaj, no tutaj jest zakwalifikowana jako młodzieżowa, chociaż no, tak jak już wspomniałem wcześniej, wydaje się, że także jest to utwór dla dorosłych i to z różnego przedziału wiekowego. Natomiast mam też już napisaną pierwszą część książki, którą określiłbym no, jako thriller wręcz i mam już prawie, że zakończoną pierwszą część jeszcze innego utworu, już takiego też bardziej przeznaczonego, no może nie kwalifikującego się już definitywnie jako literatura młodzieżowa, tak? Tylko tutaj nie będę zdradzał jeszcze tytułu, dlatego że ten utwór jeszcze nie trafił nawet do wydawnictwa. Ale tak, generalnie mam pomysł na ileś tytułów i w wypadku każdego tytułu na ileś części. Okej, okay, a może powiesz, jak to wygląda tak po kolei, jak już napiszesz książkę, co, jakie są dalsze kroki jakby wydania tej książki, bo może nie każdy wie, jak to, na czym to polega. No tak, więc jak już wspomniałem wcześniej, najprzyjemniejszym etapem jest napisanie książki, definitywnie. Tutaj to jest wręcz bym powiedział zabawa tak naprawdę, jeżeli ktoś to lubi, to jest zabawa. A później zaczynają się schody, a zaczynają się schody dlatego, że trzeba złożyć książkę do wydawnictwa, no chyba, że ktoś ma środki finansowe, żeby wydać samemu, no ale to ja się w to nie bawiłem, także tej drogi nie będę omawiał, bo się na niej nie znam, nie ma to z mojej perspektywy sensu, żeby o tym mówić, natomiast drogę, jaką ja znam, no to właśnie złożenie książki do wydawnictwa, w tym wypadku jest to wydawnictwo Nowa RS, wydawnictwo, które właśnie daje szansę początkującym, daje szansę debiutom. No i cóż, no i wtedy przyszedł moment, kiedy złożyłem, że musiałem odczekać chwilę na decyzję wydawnictwa, czy to, co napisałem, oni będą chcieli później wydać. W moim przypadku zajęło to 5 tygodni. Tak jak było napisane, że około 5 tygodni to zajmuje, to tak rzeczywiście zajęło i to chyba nawet co do dnia, czym byłem wyjątkowo zaskoczony, bo myślałem w ogóle, że to będzie trwało dłużej, że może te 5 tygodni to jest tylko tak napisane, że to może będzie 3 miesiące, 4. Także tak, byłem wyjątkowo zaskoczony. I wtedy przychodzi moment, żeby podpisać umowę. Tak? Jak już podpiszemy umowę, to wtedy przychodzi moment, kiedy trzeba książkę zredagować, no bo błędy stylistyczne, gdzieś tam wychwytuje korektor, błędy no, literówki i tak dalej, no bo wiadomo, to zawsze to drugie oko musi zobaczyć, no nie? Więc tutaj jest dużo pracy na etapie redakcyjnym, ale to też jest, myślę, że to też nie jest tak trudny etap, jak moment, w którym trzeba już prowadzić działania promocyjne i tutaj jest już zdecydowanie najtrudniej, dlatego że aby ktoś chciał kupić książkę, choćbym nie wiem jak ona była dobra, choćby to był połączony Remigiusz Mróz, Bonda, Lackberg i jeszcze inne najwybitniejsze nazwiska obecnie znane rynkowi,
no to o tej książce ludzie muszą wiedzieć. A żeby wiedzieć, trzeba promować. A metody promocji, no to tutaj, cóż, to są czasy Instagrama, TikToka, Facebooka, tak? A ja no tutaj przyznaję szczerze, trochę moja wtopa, ale Instagram założyłem dopiero teraz w ogóle, bo ja gdzieś tam, nie wiem, nie potrzebowałem do szczęścia Instagrama, więc podejmowałem działania na Facebooku. No nie ma co ukrywać, też Poczta Pantoflowa może zrobić swoje, bo no ja przez swoje życie mieszkałem w różnych miejscach. Mieszkałem w Łasku, w Łodzi, w Olsztynie, w Warszawie, w Trójmieście, w Słupsku zaznaczyłem swoją obecność i jeszcze w paru innych miejscach. Moja rodzina pochodzi z Płocka, więc mam tę przewagę, że mogę poprzez moich bliższych, dalszych znajomych też promować, tak? No ale no też nie każdy ma taką możliwość, więc niewątpliwie trzeba się liczyć z tym, że bardzo dużo czasu, bardzo dużo kosztów to będzie etap promocji, czyli no i umówmy się, no jak docierać do ludzi najprościej w taki sposób, w jaki oni chcą, żeby do nich docierać, czyli no tak jak już wymieniłem te trzy najpopularniejsze portale społecznościowe, no i jeszcze inne metody, tak? No i każdy, myślę, że jeżeli ktoś ma, no YouTube też może być metodą, jeżeli ktoś jest na przykład YouTuberem, ma jakieś swoje grono, niewątpliwie fanpage trzeba założyć, no bo też łatwiej, żeby ktoś chciał nabyć twoją książkę, jeżeli cię zna, albo przynajmniej gdzieś tam wie o twoim istnieniu, tak? Wie, kim jesteś, czyli no na YouTubie, jak ktoś, powiedzmy, ogląda jakieś filmiki z tobą w roli głównej, no to nawet jeżeli nie zna cię osobiście, to wie o twoim istnieniu, ma o tobie jakieś wyobrażenie, no jest większa szansa, że będzie chciał twoją książkę nabyć, tak? Mamy różne programy różnych osób, czy to bardziej traktujące o polityce, czy jakieś takie luźniejsze, jakieś, nazwijmy to dzisiaj słowo bekowe, cały czas jest chyba w użytku. No i takie osoby też mają łatwiej, żeby swoje książki później promować, tak? Więc no, bardzo trudno jest się przebić, wydaje mi się, że bardzo trudno jest się przebić komuś całkowicie anonimowemu, no chyba, że ma po prostu dużo szczęścia. No i tak, no i jak już mamy promocję, czyli tak, ludzie się dowiadują o naszej książce, pozostaje przekonać, no pękąt już trochę o tym powiedziałem, pozostaje przekonać innych, no wszystkich, tak, najlepiej, żeby wszyscy kupowali, no to jest, umówmy się, marzenie każdego autora, ale przekonać jak największą część społeczeństwa, przynajmniej jak największą część ludzi, ażeby chcieli nabyć twój utwór, no i wtedy przychodzi drugi, no myślę, że równie przyjemny moment, może bardziej przyjemny od pisania, czyli moment, kiedy idzie sprzedaż. Okej, a powiedz mi, wiążesz przyszłość z pisaniem, czy może chcesz zająć się jeszcze czymś innym? Powiem tak, no znowu, ażeby wiązać przyszłość z pisaniem i różnymi być może tematami wokół pisania, no to znowu jest to wszystko zależne od czytelnika. Jeżeli czytelnik dopisze, jeżeli wystarczającej ilości osób spodoba się to, co piszę, no to wtedy ja będę w stanie pisać dalej i z tego się utrzymać, więc wszystko zależy od was. Wszystko zależy od ciebie, od Zuzi, która jest za kamerą, wszystko zależy od naszych słuchaczy, wszystko zależy od społeczeństwa, tak? Od czytelników. No i tyle. No, jeżeli się uda, jeżeli się spodoba, to ja też będę miał czas, żeby się zająć, więcej czasu poświęcić na ten temat. Jeżeli na przykład to będzie, powiedzmy, takie grono, że wystarczy, ażeby moje dalsze pisanie miało sens, no to będzie to, załóżmy, dodatkowy temat, a będę się zajmował przy okazji sprawami prawniczymi, no dokąd nie obronię odpukać, nie obronię doktoratu, no to wiadomo, będę się zajmował moim tematem, a tym tematem tutaj przy okazji się pochwalę, jest wojskowe prawo karne, które ostatnimi czasy też zyskało na znaczeniu. No, trochę przykra sprawa ze względu na sytuację za granicą, między innymi, chociaż nie tylko, bo jest pewne grono, które się tym zajmuje, no, ale nieważne, to już tam abstrahując. W każdym razie gdzieś tam myślę, że połączenie sztuki i nauki może być ciekawe i jak najbardziej prawdopodobne, tym bardziej, że wiem, że są naukowcy, którzy też zajmują się sztuką i łączą to, i myślę, że takie połączenie też może być jak najbardziej rozwijające i przydatne znowu społeczeństwu.
Okej, no to już z tego miejsca chcemy Was zachęcić do czytania właśnie książki. Link będziecie mieli w opisie. No a Tobie, Krzysztof, życzymy wszystkiego najlepszego i dużo wytrwałości w tym, co robisz, żeby te książki były coraz, coraz lepsze. No i jak najwięcej czytelników. Dziękuję bardzo i również życzę Wam jak najwięcej słuchaczy, żeby cała Polska i nie tylko Polska, kurczę, co się będziemy ograniczać. Niech słuchacze z całego świata jak najbardziej Wasz program poznają i oglądają. No i naszym słuchaczom oczywiście życzę wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu przede wszystkim, bo on jest bardzo ważny. No i cóż, mam nadzieję, do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję bardzo.